całej Polsce trwają gorączkowe przygotowania do starogardzkiego zlotu. Obywatele miast i wsi jak co roku udają się do swoich garaży, aby przygotować swoich weteranów SZOS do tego wydarzenia. Czasami jednak uruchomienie takiego weterana bywa trudne. Z pomocą przychodzi literatura, chociaż miłośnicy motoryzacji mają swoje sprawdzone metody, których nauczyć mógłby się nie jeden serwisant. Weteranami są również pojazdy importowane, ale niekiedy i one potrafią odmówić współpracy miłośnikowi motoryzacji nawet na środku szosy. Przygotowany miłośnik ma jednak ze sobą specjalistyczne narzędzia, dzięki którym może zdemontować wadliwy element silnika. Bez zbędnego elementu weteran pracuje bez zarzutu. Można jechać dalej. Nawet największy weteran potrzebuje kobiecej czułości. Gdy niestraszny jest jej chociażby wyciek oleju, swą wytrwałą i precyzyjną pracą zadba o każdy zakamarek silnika, aby lśniły jak nowe. Jak Polska długa i szeroka mkną weterani SZOS do Starogardu Gdańskiego, zabierając po drodze napotkanych autostopowiczów. Weterani SZOS i miłośnicy motoryzacji zapraszają na piąty zlot starej motoryzacji Historia na kołach w Starogardzie Gdańskim.